Halo, dzień dobry, kontynuujemy sobie przygodę z Detroit. Odcineczek czwarty, wolno to idzie, ale nawet w sumie mnie to cieszy, bo nie ma teraz wysypu żadnych innych gier, w co by można było grać. Niby będzie ten wampir, ale to nie jestem do tego przekonany i raczej tego nie będę ogrywał. Może gdzieś tam obejrzę, może się przekonam, zobaczymy. A Detroit wygląda całkiem spoko, mimo że wolno się rozwija. Co to się teraz będzie działo? Kim my będziemy grać? 5 listopada. O dobra, już wiem, kim będziemy grać. Lekki spoiler z tą monetką. Ale ja nie chcę tam wchodzić, co? Dobra, musimy. Jesteś porucznik? Nie, to jakiś inny menel. Cholera, myślałem, że androidów tu nie wpuszczają. Ten też nie. Ty? Ten na pewno będzie porucznikiem. Ale on coś miał w kartotece? Bo właśnie nie zwróciłem uwagi. O, ten jako pijak jeździł. Mogę coś z tym zrobić? Chyba nie. No, co jest? Ten jest. Jakuj. Tak jest. Rucznik policji to jest, no proszę. Coś jeszcze możemy tu zrobić? Przedstaw się. Ale. E, co, co? E, Chińczyk. Toś ty. Pancerz narkotyków, no proszę. Możemy tu przejść dalej? Możemy. Ty, ale jak... Ty, handlarz, nie ciskaj się. Bezrobotny, no nieźle. Dobra, idziemy pogadać z tym ziomeczkiem, bo nic innego tu nie ma do roboty. Jestem Connor, android przysłany przez Cyberlife. Byłem na komisariacie, ale nikt nie wiedział, gdzie pan jest. Powiedziano mi, że mógł pan wyjść się napić. Znalazłem pana już w piątym barze. Wow. Przydzielono dziś panu nową sprawę. Morderstwo z udziałem androida Cyberlife. Wedle procedur w takich przypadkach firma przydziela do pomocy śledczym wyspecjalizowany model. Nie potrzebuję żadnej pomocy. A już na pewno nie od plastikowego pajaca. Bądź dobrym robocikiem i wypierdalaj stąd. O nie, źle. Rozumiem, że niektórzy ludzie czują się niekomfortowo w obecności androidów, ale jestem tu. Ja się tu. Czuję bardzo komfortowo. Idź w cholerę, zanim ci przywalę tak, że cię fabryka nie pozna. Poruczniku, powinien pan przestać pić i pójść ze mną. To ułatwi sprawę nam obu. W dupie chyba ma to, co mówimy. Przepraszam, poruczniku. Nie chciałem przeszkadzać. Co, odszedł? Czy... Poczekam na zewnątrz. A, samo wybrał za mnie. Chciałem mu drinka kupić. Morderstwo, mówisz? Ale się nie zdecydowałem. Wow.
A tak po pijaku, nie dość, że prowadzi. Ja pierdzie. Siedź tutaj, ogarnę. O nie, idę z panem. Słuchaj, przestań mnie wkurwiać, jak chcesz dożyć do rana bez wizyty w serwisie. Okej, okay, zrąbaliśmy coś. Ale przynajmniej będziemy wiedzieć, co się dzieje, nie? Potwierdza pan, czy to było zabójstwo? Niczego nie potwierdza. Powiedzieli coś? Policja Detroit. Gówno się od nich dowiesz. Androidy nie mogą przejść dalej. Jest ze mną. O, masz. Jesteś cicho, niczego nie dotykasz i mi się nie plączesz, jasne? Tak. Cześć, Hank. Już myślałem, że się nie pojawisz. Taki miałem plan, tylko ten mi go popsuł. No, sprawiłeś sobie androida, tak? Bardzo śmieszne. Powiedz mi, co zaszło. O 8 zadzwonił do nas właściciel. Lokator parę miesięcy zalegał w czynszy, więc poszedł sprawdzić, co jest grane. No i znalazł. Nie, na zewnątrz nic nie mamy. Dobra, wchodzimy do tego środeczka, zobaczymy. O Chryste, panie, jaki stęk! Było gorzej, dopóki nie przewietrzyli. Nie czuję nic. Ofiara nazywa się Carlo. Dobra, raz, dwa, trzy. Troszkę z śladów jest. W papierach ma kradzież i napad z bronią w ręku. Sąsiedzi mówią, że był bardzo cichy. I bardzo martwy. Rzadko kiedy go widywali. O, do takiego czegoś. Bez sensu ściągać ludzi w środku nocy. Było zaczekać do rana. Myślę, że kisił się tu dobre 3 tygodnie. Koroner powie nam więcej, jak dotrze. A tutaj leży nóż kuchenny. Pewnie narzędzie zbrodni. Tak, nie zabrali go. Wyłamania? Nie. Właściciel mówił, że drzwi wejściowe i okna były zabite od środka deskami. Zabójca nawiał tyłem. Co wiemy o jego androidzie? Niewiele. Sąsiedzi mówią, że miał jednego, ale nie zastaliśmy go tutaj. A, muszę się trochę przewietrzyć. Rozgość się tu. Będę na zewnątrz, jakby coś. Jakby coś, czyli co, nagle żyje? Ja pierdolę. Dobra, zakończono odprawa. Możemy pogadać, panie? Litery są idealne. Zbyt staranny człowiek tak nie pisze. Chris, czy to napisano krwią Denata? Tak mi się wydaje. Pobieramy próbki do analizy. Cyber Life Sense. Miałem nie dotykać, kurde. Chryste, co ty wyprawiasz? Analizuję krew. Dostaję wyniki od ręki. Przepraszam. Mogłem uprzedzić. Dobra, tylko weź już i nie jedz więcej dowodów, okej? Okay? Dobrze. Ach, kurwa jebana macie. Dziewiętnaście dni. Bordo. Nasz Carlos lubił sobie przyćpać. Za 70-130 kilo, o ty grubasku. Aha, szacowana godzina 23:30, a nie ma dnia podanego. No tak, koroner to ustali. Kwas chlorowodorowy, no grubo. Bo tu ma właśnie coś powycinane, a tutaj chyba robale. Foto wewnętrzny 28 rand. To nieźle. Kradzież z brutalną napaścią. No to jedziemy. Rekonstrukcję. Pyk.
pyk. Mamy 3x3, pokaże mi tą rekonstrukcję. A dobra, jak wyjdę. Nie, kurczę, czemu nie wkurzało? Został dźgnięty 28 razy. Ano. Zabójca chyba za nim nie przepadał. Tą rekonstrukcję zobaczyć, ale coś nie pykło. Chris, zrób analizę toksykologiczną. Da radę jeszcze się mu przypatrzyć? Już nie da rady, kurczę, blady. Mike, skończyłeś pobierać próbki? Ty, siedzaj. Finito. Panowie, tu macie coś. A, dobra, to oznaczone jest. Brak odcisków palców. Czyli co, w rękawiczkach? Kolega tutaj się zabawiał. A, nie wchodź na to. Niż 19 dni. Co jeszcze my tu mamy? Tu jeszcze coś było. O właśnie. No halo, badaj to. Dragi. No to co już nam powiedzieli? Jednak coś tu jest. W szafie? Halo kolego, możesz nie przeszkadzać? To co? A proszę. A ty grybasek. Halo, ty coś tu masz? Bo mi się tu coś świeciło. No dobra, chyba musimy odpuścić. Jego krewną. Można się było tego spodziewać. Chcemy tu siedzieć do rana. Ślady walki. Spokojnie. Nikt nie chce tu zostawać dłużej niż to konieczne. Ja pierdolę, seksant i dami jest oficjalnie lepszy. No to grubo. Fajnie, fajnie. Przykro nam, drogie panie, nic. Dobra, nieważne. Może to był ten. Ten ziomek był pedałem, spał tam ze swoim androidem i nagle zdradził go. Nie, dobra, nie. Co tu mogę zobaczyć? Ewidentnie na te gary by chciał spojrzeć, ale nic się nie dzieje. Tutaj noża brakuje, co? Koka. Ale to oni wszystko pooznaczali, także my tu nic odkrywczego póki co jeszcze nie. Kij baseballowy? A to nowość. Są odciski. No pewnie tego ziomka, nie? Tak. I tutaj łupło. Co? Nie mogę najechać na to, ja pierniczę.
go za... To w sumie ten ziomek go zaatakował, patrzcie tu. Czemu nie mogę rekonstrukcji puścić? Wcześniej było coś takiego, tutaj nie ma. Jeszcze jeden dowód. W Hereis ten dowód, tu. Co tu jest? No to jest ta gazetka, przecież to już czytaliśmy. Chyba, że tu coś znajdziemy. Tak też może być. Dobra, no nie ma nic w tej gazecie. Jeszcze jeden dowód. Gdzie ten jeden dowód? O, proszę, pod prysznic. Najlepiej. Android został jakimś tam buddystą? Ja piernit. A jaki mam teraz cel? Zdaj raport. Z mojej perspektywy wygląda, że ten ziomek zaatakował robota, no ale... Gdzie to Menel? O, tu jesteś. Poruczniku! Chyba już wiem, co tu zaszło. Ach, tak. No, to słucham. Zaczęło się. W kuchni. W kuchni. Ślady świadczą o szarpaninie. Pytanie brzmi, co tu tak naprawdę zaszło? Ofiara zaatakowała androida. No tak. Zgadza się ze śladami. Mów. Android dźgnął ofiarę. Czyli co? Android próbował się bronić, tak? Dobra, co potem? Ofiara uciekła do... Kurwa, no i co? Do ogrodu, skąd ten ogród? Salon. Ja, no tak jakoś to było. Ofiara próbowała uciec napastnikowi. Dobra, to ma sens. Android zamordował ofiarę. Nożem go zabił. Nożem. 28 ran, to... Okej. Twoja teoria nawet się klei. Ale dalej nie wiemy, gdzie zniknął android. Cios kijem go uszkodził. I zaczął tracić tyrium. Co tracić? Tyrium. Niebieską krew. Płyn, który zasila nasze biokomponenty. Odparowuje po kilku godzinach i nie widać go gołym okiem. Ale ty pewnie jesteś w stanie go zobaczyć. No tak jest. Może jestem w szoku, dlaczego wcześniej tego nie było widać. Dobra, to co, od początku idziemy, tak? Odejdziesz. Ja już mnie tam nie wpuszczą. Nie, dobra, wpuszczę.
belku to Tyrium też było. Tu jest jakiś ogród w ogóle? Nie, tu nie ma żadnego. A jest! Tylko jak ja mam to? Nie mogę najechać na ziemię, halo. Ja pierdolę, zabójcze szczotki. Ślady prowadzą na strych. Czyli co, on tam cały czas jest? Te androidy raczej nic nie muszą jeść, nie? Co? No i coś, po czym można się wspiąć. Ale to jest jeszcze nie koniec, bo jeszcze jeden tutaj jakiś jest ślad. Dobra, krzesło sobie możemy wziąć. Ej, co ty robisz z tym krzesłem? Chcę coś sprawdzić. Dobra, bo podejrzewam, że ten android jest tu. Postaw to, ale nie wchodź tam jeszcze. Proszę, nie wchodź tam. Dobra, dzięki. Aha, muszę się tam wspiąć. Jezu. Czyli co, jakiś ślad żeśmy porzucili, no ale najważniejsze, że będzie chyba znaleziony, co? Przeszukaj strych. Uwaga, to strasznie wygląda, się boję. Ograniczone ruchy mam na tym strychu. Nie, tu go nie będzie, to by było zbyt proste. Albo? To raczej szczur nie był, co? I teraz bang. Chris, Ben, chodźcie tu, ale szybko! Dalej! Nie miałem wyboru, czy go wydać, czy nie wydać. To ciekawe. No właśnie, tylko tego żeśmy tu... Tu nie odkryli. A nie, trochę jeszcze było. Tu czegoś nie odkryłem. Czego tu nie odkryłem? Od czego to idzie? Nie wiem, od miejsca zbrodni chyba. Czegoś tam nie porobiłem. Tu też nie jest. Czy jest jeszcze w ogóle jakaś druga ścieżka? A, ja wiem, co tu może być. To może być coś, że zmylimy ich po prostu.
I tak jakby, nie wiem, sobie stąd pójdziemy i sprawa nie zostanie rozwiązana. Tak by to wyglądało. Tu jest jakieś zakończenie, z którego nic nie idzie. Ewentualnie to drugie, które prowadziło tak jakby na zewnątrz może. No, mogło też tak być, że coś tam na zewnątrz prowadziło. No bo to jest od razu, że prowadzi na strych. No, mogłoby tak być. Dosyć ciekawie to rozwiązali. Ale cóż, na 20 parę minut mamy, także kończymy. Ziomeczki, ziomeczki. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.